Dzień dobry, Sebastian Wieńkowski, zapraszam na magazyn telewizji Łużyce. Dzień dobry, Natalia Piotrowska, zapraszam na magazyn telewizji Łużyce. To niestety nie nowa prezenterka telewizji Łużyce, ale uczennica gimnazjum, która podczas wyjątkowej lekcji sprawdzała, jak wypadnie wokół kamery. Klasa druga pierwszego prywatnego gimnazjum w Bolesławcu była z wizytą w telewizji Łużyce. Przyszliśmy w ramach zajęć artystycznych, które w tym semestrze realizujemy właśnie pod kątem takich zajęć dziennikarskich. Uczniowie byli już w redakcji portalu, są dzisiaj w telewizji, sami też tworzą teksty, ostatnio pisali też takie teksty interwencyjne. Będziemy to też umieszczać na stronie internetowej naszej szkoły. No i chciałabym, żeby zapoznali się ze specyfiką pracy dziennikarskiej. Być może ktoś z nich kiedyś dziennikarzem zostanie. Telewizyjnych prezenterów w tym dniu było wielu. Dzień dobry Państwu, Katarzyna Marusiak. Zapraszam na magazyn telewizji Łużyce. Dzień dobry, Sebastian Bieńkowski. Zapraszam na magazyn telewizji Łużyce. We wrześniu bieżącego roku do Muzeum Ceramiki w Bolesławcu trafiły dwa cenne znaleziska archeologiczne. Dzień dobry Państwu, Maja Małkowska. Zapraszam na magazyn. We wrześniu bieżącego roku do Muzeum Ceramiki w Bolesławcu trafiły dwa cenne znaleziska archeologiczne. Władysław Magłysz oraz Dawid Karpiak, znalazcy przedmiotów, nie mieli wątpliwości, że muszą je oddać do muzeum. W nocy z 11 na 12 listopada 2015 roku ze sklepu komputerowego LPK Group w Bolesławcu złodzieje w minutę wynieśli 12 notebooków. Inni uczniowie stali się na chwilę dziennikarzami i spróbowali pracy z mikrofonem przed kamerą, przepytując się nawzajem. Czy podobały Ci się dzisiejsze zajęcia w studiu? Tak, bardzo mi się podobały. Mogliśmy się bardzo wiele dowiedzieć i dużo to nam dało, jeśli ktoś by chciał zostać dziennikarzem. Czy byś kiedyś chciał zostać dziennikarzem i dlaczego? Myślę, że chciałbym. Jest to bardzo ciekawy zawód. Można poznać bardzo wiele ciekawych osobowości, jak i nabyć dużo wiedzy o świecie. Chciałabyś zostać dziennikarką, a jak tak, to dlaczego? Myślę, że tak, chciałabym, bo jest to bardzo ciekawa praca. Można się dużo dowiedzieć albo pozwiedzać wiele różnych miejsc. A niektórzy już dziś wiedzą, że praca dziennikarza jest nie dla nich i w życiu będą się spełniać w innych profesjach. Czy chciałabyś zostać dziennikarką? Nie chciałabym zostać dziennikarką, ponieważ sądzę, że nie nadaje się do tej pracy. Gimnazjaliści dowiedzieli się, jak wygląda praca dziennikarza od kuchni. Wielu rzeczy się dowiedziałem też, jak mówiły koleżanki, jakie trzeba mieć cechy, żeby być dobrym dziennikarzem. Że nieraz trzeba spędzać długie czasy w pracy, a nieraz, że to może być lżej, więc jest to praca bardzo różna i ciekawa. Wiedziałyśmy się bardzo wiele o pracy dziennikarza. Wiemy teraz, na czym ona polega, jakie trzeba mieć kwalifikacje, jakie trzeba mieć cechy, żeby być dobrym dziennikarzem. I jak trzeba pracować, że trzeba pracować w terenie i... A byłyście kiedykolwiek wcześniej w redakcji telewizji? Nie, to jest pierwsza nasza wizyta w redakcji. Oprócz poważnych pytań i poważnych odpowiedzi w studio podczas telewizyjnej lekcji było także bardzo wesoło. Ja jestem najbardziej profesjonalny z nich wszystkich. Uczniowie gimnazjum spróbowali swoich sił jako dziennikarze i prezenterzy. Mają jeszcze mnóstwo czasu, aby wybrać swój wymarzony zawód. Czy zobaczymy w przyszłości kogoś z nich w czołowych stacjach telewizyjnych? Trzymamy kciuki.